Jesteś tytanem pracy w tym programie, bo tutaj nowi jurorzy, ale mają swoje biureczko, a ty cały czas między ludźmi. I ta przed chwilą nazwała to ladą. No tak, no ja bardzo kocham swoją pracę. Cieszę się, że mogę być wśród młodych ludzi, którzy non-stop zarażają mnie energią, motywują do działania, do tego, żeby im przekazywać tę energię. Jakby cały czas pamiętam o tym, że zaczynaliśmy tak samo. Ja też chodziłam na castingi. Mnóstwo nie usłyszałam, zanim udało mi się coś zrobić w naszej branży. Wiem, jaki to jest stres być przed ludźmi ocenianym. Do dziś wiem, jak to jest. więc cieszę się, że mogę ich wspierać i być tutaj dla nich. Ale rzeczywiście no, jest to 18 godzin dziennie pracy. Wczoraj skończyliśmy o 1:00, byłam w domu o 2:00, już o 6:00 jestem znowu na planie. No ale tak to jest i ja to lubię, już nie mogę się doczekać, aż poznacie naszych uczestników nowych i aż zobaczycie naszych nowych jurorów w akcji. Jurorzy, czyli Ida i Gleba, gdzieś tam są potwierdzeniem tego, że warto trzymać się swoich marzeń mimo wszystko, że wszyscy ci mówią, nic z tego nie będzie, daj spokój, z tego nie ma pieniędzy, to ci się nie opłaca, w ogóle źle to robisz i daj sobie spokój, bo to boli. Oni im pokazali, że się da i teraz pytanie, czy w tych młodych ludziach, którzy przychodzą, którzy nawet może nie kojarzą Gleby ani Idy z pierwszej edycji, czy te dzieciaki się zmieniają? Wiesz, to też jest ciekawe, bo pamiętam, jak się dowiedziałam, że będą nowi jurorzy. W ogóle nie wiedziałam, czego się spodziewać. Po pierwsze, to też było bardzo ciężko sobie wyobrazić program bez Kingi, ponieważ ona jakby jest częścią tego programu, ona jest od samego początku, jest jakby rdzeniem tego programu. Więc to było bardzo ciekawe. Wiem też, że ona dostała nowy program i jakby poszła... Dalej. Dokładnie, za co gratuluję i trzymam za nią kciuki, ale no bałam się, kto będzie naszym nowym jurorem. Zamiast jednego dostałam aż dwóch i to też było bardzo ciekawe. Myślę, że to dodało troszeczkę naszym dwóm pozostałym jurorom takiego troszeczkę może nie strachu, ale też takiej jakby to nazwać... Muszą się bardziej spinać. Tak, muszą się jeszcze bardziej starać, bo nie muszą już walczyć z jedną, aż z dwoma o czas i o atencję naszych uczestników. Zresztą też fajne jest to, że nasi uczestnicy teraz zamiast trzech mają aż czterech jurorów, którzy mogą się wypowiedzieć, którzy mogą dać im swoją opinię. O dziwo, okazało się, że Gleba jest bardzo surowym. Ja byłam przekonana, że i Gleba, i Ida będą bardzo ku naszym uczestnikom, no bo sami nimi wcześniej byli. Nie, Gleba jest bardzo wymagający, co też myślę jest z korzyścią dla naszego programu, bo naprawdę dostają się same perełeczki. No i to też jest ciekawe, bo jest rywalizacja pomiędzy Glebą i Pierugiem.